Kawał drogi, ale do ekipy to się wszędzie dojedzie. Jego trzeba zmierzyć. To jest chyba po 30 minut. No. Patrzcie, jaka masakra. Patrz, ile ma larw. Ja. Druga ryba. Patrz, co tu się stało, nie? Młode pokolenie dzisiaj rozwala system. On jest normalnie zarejestrowany. Idziemy trochę dalej połowić, bo to się chyba za głośno zrobiło. Dobra, jest. Ale że u mnie nic nie bierze? Dziwne. 73. To jest to mój. To nie coś potrafisz, nie? Karp jest król wód, a nie szczupak czy sum. Ryby, 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 siema widzowie, witajcie. Siema na łowcy. Chyba pierwszy taki śnieżny dzień w tym roku. Śnieg na zewnątrz, zaraz wam pokażę, jak będziemy na trasie. Dzisiaj fajny wyjazd, bo znowu rodzinny, znowu 3 dni. Piątek, sobota, niedziela. Teraz jest godzina 12. Jest pewne info, cała rodzina jedzie. Tak, tylko że na dwa auta. Na razie jadę z Kornelkiem, zobaczcie. Dobiliśmy konia, jezu, główkę gitary basowej, mam zwykłą akustyczną w bagażniku, pościel wzięliśmy, śpiwory, wędki spinningowe, bo będziemy się nastawiać na szczupaki i my lecimy na pierwszą turę już teraz, żeby spotkać się z chłopakami i jedziemy do miejscowości Smoleń. To jest prywatna woda z domkami, pokażę wam na miejscu, nie będę się więcej rozwodził, już kiedyś tam byliśmy, jak zobaczcie sobie film z tamtego roku, w Hucisku byliśmy i tam na Smoleń pojechaliśmy na ryby i mówiliśmy, że o kurde, jak tu fajnie, że musimy tutaj w przyszłym roku przyjechać i teraz po prostu zamiast Huciska, bo tam są Ukraińcy jeszcze stacjonują, to jedziemy na Smoleń. No. Starsi widzowie pamiętają. A jak nie, to wam linka gdzieś tutaj postaram się dać. Druga sprawa, jedziemy teraz do paczkomatu, bo kończą mi się powoli przypony od Wąsowskiego. Ja wam mówiłem cały czas Wasowski, bo on miał tak w vlogu, Wasowski. To jest Wąsowski, nie? Jak was interesują gotowe przypony fluorokarbonowe na szczupaka, to polecam, bo już dwie niemalże metrówki na te przypony zostały wyciągnięte. Wybieramy je z paczkomatu i... Let's go! Wow. No, to będzie to. No. Jezu, widzicie? Ja mówiłem cały czas Wasowski, a z Wąsowski musisz poprawić na O. No, pogoda, jak widzicie, taka zimowa iście. Zrezygnowaliśmy z federów, miałem, z Kornel chciał na federa coś. Chciałem, ale nie. Nie, no nie będziemy, przecież nikt na śniegu nie będzie tak siedział. Albo jak idziemy, to aktywnie łowimy, ruszamy się, no nie? No. Pochodzimy sobie, bo to nie ma sensu. Mam plecionki założone, ale wziąłem też żyłki, bo wiecie, że jak jest ujemna temperatura, to plecionka zamarza. No jest na razie 2 na plusie, także jakby była taka, to całkiem spoko można połowić. Mariusz już czeka, na grupie wymieniamy informacjami. Muszę jeszcze na stację stanąć, bo mi się czek zaświecił, że konikowi się biednemu pizza chciało. No. Ktoś ma rejestrację, kto jedzie przede mną, REK0004, czyli nie wiem, co to jest to REK, już to jest jakaś starsza osoba chyba, bo jedzie fatalnie, ale i tak wam nie pokażę. Ale wiecie co, nie dość, że mieć starą, to jeszcze numer 4 w tym mieście, czyli jakaś wioska, to, czy wioska to pewnie nie jest, bo by nie było urzędu rejestracji, gdzie się auto rejestruje. Także to kupę lat ma to auto i ta rejestracja, ktoś chyba kupę lat tym autem jeździ, albo jakbyś, może po jakimś dziadku przekazane gdzieś dalej. Fajne, fajne po prostu, aż serce mi się ucieszyło, jak zobaczyłem. No to tak jako ciekawostkę, bo w sumie co mam wam pokazywać? O, Janosik podpowiada. Ograniczenie prędkości 50 km na godzinę. Tego się trzymajmy. Włączam tutaj średnie spalanie z ciekawości na trasie w zimie i na zimówkach. Przy pełnym załadowaniu auta, zobaczcie, 11,7 litra na trasie mi spalił, także to jest bardzo mało, a on mi średnio 10 litrów pali, bo tam, już wam kiedyś to pokazywałem, ktoś się mnie pytał, popatrzcie, na przykład teraz jadę 60, nie? Jest spalanie na poziomie 8 litrów, 7 grosze i nie, praktycznie nie przekraczam 2000 obrotów, nie? Tu ograniczenie do 40, więc na tym musimy zakończyć tą transmisję. Kornelek, szybko zleciało? No. Ja sobie słuchałem Spotify'a w tle. Tam na środku jest wyspa tego łowiska. Dookoła są stanowiska, a tam po tamtej stronie, można powiedzieć północnej, jak się wjeżdża tutaj na tą działkę, to
Są domki. Droga, spoko jest w miarę. Koń idzie bez problemu. Gorzej jakby się zakopał. My mamy trzy domki. Jeden do imprezowania i dwa do spania, żebyśmy się pomieścili. Także no na grubo, na grubo. Cieszy się pan? Bardzo. Jest, Mariusz okłada wziął, zobaczcie, także na grubasie. Czy to ten domek czarownicy? Który? Na skraju lasu. A ja. Dzień dobry. Siema. No jak tam, byku? Zajebiście. Siema. Siema. Jak? Dobrze. Czyli co, opowiadaj. To jest nasza tutaj, tu będzie imprezownia. Tak, a tam mamy do spania. Właśnie jest ten pierwszy domek, tamten. Który? Tam? No, tam do kozej. A tu drugi. Tutaj dość zmieścimy wszyscy, to po prostu będziemy się jeździć. Palę w piecu, ciepło się robi powoli. Jesteśmy w pierwszym pomieszczeniu, tutaj jest tak zwana nasza, będzie imprezownia, zobaczcie sobie, to tak wygląda, na razie jeszcze jest tak światło troszeczkę źle ustawione, ale już na blisko się szykujemy, tutaj jest kuchnia, tutaj palimy, żeby się zagrzać, bo jeszcze jest zimno, także na razie, ale to wiecie, zagrzejemy się, spokojnie. Wrzucimy kłada z Mariuszkiem. A, to ty taki teraz masz systemy. No, trzeba pozapinać. To jest ten kład, on już był na Wilczej Woli, co nagrywaliśmy takie z Jurkiem śmieszne z bazuką, co strzelaliśmy. To jest 600, tak? 650. 650. W porównaniu do tego, co był u mnie, jak była majówka, to tam była 300 ta Yamaha chyba, tak? 350. Aha, no to przybyło drugie tyle. Jest podporek, naprawdę. Piękny. Teraz jeszcze śnieg jest. Śnieg jest najlepszy. Zobaczymy, jak to zagra. A, tak delikatnie! Właściwie to śniegowanie. On jest normalnie zarejestrowany, nim można normalnie po ulicy jeździć. Ma rejestrację. Korne się strasznie cieszył, jak się dowiedział, że Mariusz bierze kłada. Jeszcze Mariusz się pyta, brać? Ja mówię, no chłopie, no pewnie, że bierz, nie? Dla dzieciaków taka atrakcja będzie. Ja to tam, wiecie, też się jaram, bo lubię moc. Zresztą też mam kilka kucyków, ale no dla dzieci to jest jednak atrakcja. Jak ryby nie dopiszą, to przynajmniej zawsze kład będzie. I tak będą mówić, że jest ekstra. Zresztą Kornelowi już się podoba. O kurde! Fajnie? Rozbrykał. Ale on jest naprawdę mądry. Nie jest taki, że od razu gaz do spodu, tak jak co niektórzy pozdrawiam. Jednego osobnika. No z umiarem. Wszystko jest dla ludzi, tylko z umiarem. W samej koszuli. A jak? No, ile się nie widzieliśmy, byku? Znowu tydzień? Kurde, jakoś tak. Drugi raz się spotykamy i nie widzieliśmy się tylko tydzień. Trzeci. Już u małego rekina jeszcze, no, nie? No, a dzisiaj z kim będzie leciał? Tydzień w tydzień lecimy z tematem. Może oglądniemy, wyszedł petarda odcinek. Tak? No. No to będzie trzeba pojeździć, koniecznie. No. A Polsat jestem ciekaw, czy ogarniemy, czy nie tu. Możemy im spróbować jakoś, nie wiem jak to Kuman robił, ale... No właśnie z całą aplikacją, no idę, chodź idę. Chodź ogrzać, chodź. Muszę zrobić cięcie, bo tu muzyka gra. Chodź, Kornel. Dobry. O, moja! Chodź, co? Siema! Rubek, ty się rozbierana! Ja siedzę po piecu, bo mi się do tyś wyrozbierany. Koś koszuli, no, no tak nie wiem. Jest gorąco, a chłopaki wysiądą z aut. Będzie ciepło. Ale la, ale chlebek. A Romuś do picia może kawę? To Aga upiekła. Herbatę poproszę. No to już. I to się podobno nazywa chlebek rwany. Ale to ładnie pachnie, bo to z jakimiś przyprawami jest. Z czosnkiem. To Mariusz musi się wypowiedzieć. Drożdżowe ciasto.
No jest lepsze, jak jest zagrzane, tak wiesz, ciepło jest. Ciepłe, super jest, no. Dobre. Ale jest piec, zaraz wrzucę do piecyka, właśnie. No, o. O, a ty chyba, że na tym na postawisz. Nie, na jest tam taki piec specjalny, taki wiesz. Dobrze się jechało? Dobrze jechało, czarne drogi, także no, tylko taka pogoda, taka wiesz, ni to mgła, ni to chlapa. Kawał drogi, ale a do ekipy to się wszędzie dojedzie. Wystarczy chcieć. A, otóż to. Wystarczy chcieć. Robek pycha. Następna ekipa. No ile się nie widzieliśmy, Marcinku? A, już dwa tygodnie minęło. Nie, a tak, dwa tygodnie. A nie byłeś? Nie, u Rekinka byłem, u Rumeczka nie byłem. Rumeczka. Teraz na maturóweczce. Hej. Idzie modelka. Na pewno. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Siema, model. Dzień dobry. Cześć. Siema. Ty mnie chyba nie znasz. Albo się nie ma. Nie znasz mnie? No jak nie? Małgosia się nazywam. Hej. Hej. Jak oceniasz salę pod imprezkę? Znaczy wiesz, ja tu już byłem, to widziałem to. Tak? Tutaj balowałeś? Znaczy nie balowałem, ale byłem tak zobaczyć. Aha. Tak, już to widziałem. Cześć. Damy radę? Musimy dać radę. A kto jak nie my? Ostrożnie do nas bierze pomiędzy Jurek. O! Tyle czasu! GPS jest! Dziadziula! Dzień dobry! Ile się nie widzieliśmy? Ho, 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 ho! Witam. Cześć. Dużo? Siema. Ty już siedzisz? Wujek go temperuje, bo szaleje bokami. Drifty robi. Nie chcę spokojnie jechać. Marcin tu podjechał tyłem, bo będziemy sprzęt wynosić grający. Dużego masz wszystkiego? Bo pierwsze to muszę połowę przerzucić, żeby cośkolwiek wyciągnąć. Trochę wiesz, tego jest. Rolady, jedną roladę byśmy teraz rozkroiły. I rogaliki i bułki. To proszę, zapraszam. Zaraz już, no zaraz idziemy, czekaj chwilę. Co cię ta Gosia tak ścigała? Nie wiem. Gosia. Szybko. Pierwsze musimy zobaczyć, jaki prąd chodzą. Dobrze, będzie. Dobrze, chodź, pomagaj mi wynosić szybciutko. Zaraz. Kawę trzeba się napić. Zaraz. W końcu rozlokowaliśmy się, wszyscy już wiedzą, gdzie mają spać. Rozkładamy teraz powoli sprzęt. Martin już przyniósł kolumny, keyboard. Podłączają kable, zaraz się z basem podłączę. No i co? Czekamy jeszcze na Kasię i na Mikołaja. No i czas najwyższy zacząć tą andrzejkową imprezę wędkarską. No wędki są zarzucone dwie, bo Mariusz zarzucił na karpia, więc jeżeli dzisiaj coś weźmie, to będzie gruba ryba. Myślę, że wszyscy wybiegniemy i ją zobaczycie na filmie. Jeżeli chodzi o spinning, to jutro rano wcześniej wstaniemy, jak tylko będzie zmierzch i działamy. To samo jest zawsze. Co spotkanie? Piątek imprezowy, sobota rybacka, że tak powiem, no, w cudzysłowie. Także szykujcie się, to dopiero początek filmu, a jak już dobrnęliście do tego momentu, to już możecie, póki pamiętacie, zostawić łapę w górę i jedziemy dalej. Dojechała w końcu Kasia, dojechał Miko. Siema. Pierwszy raz też Aga się grzeje przy kominku cały czas. Aga, zimno ci? Kurde. A, gość specjalny, proszę. Trochę ciemno. Słuchajcie, pierwszy raz się nie boję, że leci coś w tle i że mi YouTube obecnie zasięgi, bo leci łowca. Chłopaki oglądają na tablecie najnowszy odcinek. Właśnie minęła 19, więc jedziemy z tematem na nagłośnieniu. Czas na kultowe placki Gosi. Słuchajcie, znacie to z moich filmów. O. Mówię, poczekaj, mimo. Bo chcę nagrać. Mówię, proszę, poczekaj, bo chcę nagrać. Tylko reklamy się skończą. Na Polsat Play nowy odcinek, jedziemy na ryby. Ale wam zdradzę rąbkę tajemnicy. Co tu nasza kuchnia wydaje? Trzy kuchareczki. I Gosia, proszę. Gosiu, dziękuję. Przepyszne jak zwykle. Trzymasz formę. Powiem ci, że każdy jak do nas przyjedzie teraz i zobaczy ciebie, to będzie kojarzył z dobrym jedzonkiem. Tak. Z placuszkami, dobrze. Tak, z placuszkami, dokładnie. Przepyszne. Dzień dobry, witajcie w nowym dniu, tak nietypowo, jeszcze szarówka jest.
No ale kapniecie się, że jest nowy dzień. Przez tego jegość pana. No nie da się. Po prostu nie da się. Ja też chrapię. Mam nadzieję, że nie aż tak. Zapytam się jeszcze, jak wstanie Romek, jak wstanie Mariusz z Agnieszką, czy ja też tak dawałem. Maciek? Dawałem. Maciek tutaj spał na materacu. Marcin? Stereo. Nie ma. Na razie póki co, no to może troszkę dawałem, no na, może mi się wydaje, że tak słodko bardziej, jakoś tam chrumknąłem tam dwa razy, no ale bez przesady, nie? W każdym razie, poddajemy się, no ale dobrze, 6 godzina, jeszcze szaróweczka, szykujemy się na spinning. Juruś, idzie z nami? Mhm. Poważnie? Mhm. To chodź. Mhm. Dziedzie. Czyli nie idziesz? Chodź Macieju. Zobacz, jaka jest ona aura. Flaga stoi. Jest szarówka taka, iście jesienna pogoda. Bierzemy się za ryby. Wędki przygotowane. Przynęty założyłem duże, aczkolwiek Mikołaj nie chce. Ja tak zmieniłem, bo chcę jakiegoś okonia złowić. Korny właśnie moją wędkę zmieniłem na taką, nie wiem jak się nazywa to, na taka żółto-pomarańczowa. Ale mała? Mała. Czyli zaczynamy od okonia. Savadgira to chyba była ten, taka naprawdę pstrokata, no moja mam taką na szczupaka i coś takiego na okonie. O. I zobaczymy. Idziemy działać. Słuchajcie, jest szansa, no i to duża szansa, że dzisiaj się coś wydarzy, także na drugiej wędce jeszcze mamy taką założoną większą, na szczupaka. No zobaczymy. Zaczynamy to molo. Nie ma sensu nigdzie dalej chodzić. Zresztą tutaj zobaczcie, sąsiedzi mają wędki na grunt zarzucone. Flaga łopota, Marcin łopota. I jedziemy z tematem. Zmieniłem przynęty i od razu wziął. Jest. Miko ma rybę. Jakąś małą rybkę wziął. O kurde, jaki ładny. Życiówka moja. No. Wow, ja się kręcę. Ale bydle. Jaki bydle. Jego trzeba zmierzyć. To chyba po 30 będzie podchodzić. No. Chodź na ławkę. Go zmierzymy. Patrzcie, jaka masakra. Patrz, ile ma larw. Kręcę. Gdzie? Tu z drugiej strony. Pijawki. Pijawki? A, pijawy. Siedzą przy dnie. Przy dnie. A z opadu ci wziął? Mhm. Połóż, czekaj. Odwrotnie. A tu masz... Yes. 36! Zapamiętaj sobie, Mikołaj, to bo 36, to jest... 36, pięknie. 36 cm. A wiesz, że przy samym, że ja dopiero później zaciąłem, on wziął do guzi, dopiero później zaciąłem. Czyścimy go z pijaweczek. Bo no tak biorę i patrzę na jaką przynętę. Zmieniłem właśnie na no. Ja cię kręcę, jakie bydle. Pięknie. Coś pięknego, nie? A wiesz, no. Mały szczupak to... Szkoda, że was nie było, bo jeszcze drugi pokój no. Koło tego i zjadł małą rybę jakąś. Co ty mówisz? No serio. Ja cię kręcę. Dobra, wypuszczamy. Daj mi kłajowni wypuścić. Wypuszczę. Właśnie, łowca. Patrzcie, no ja. Yes. Brawo. Super. Miko. Widzisz? Miko, widziałeś? Tak się łowi. To dopiero pierwszy. A ja 10 minut łowię. Brawo. Kornel! O konia 35 złowiłem. Chodź Kornelek! Zaczynamy nowy dzień, zaczynamy łowienie. No i kurczę, widzieliście, jak to niedużo trzeba. Wzięki wypadły. Miko zadowolony? No, ale ja dopiero 10 minut łowiłem. Widzieliście? I sam stałem i jak ja złowiłem, to wszyscy przyszli. Już, Kornelek, cyk, wędka. Romek, cyk. Marcin. Coś pięknego. No niestety, no. Możecie się śmiać, że dzielimy wodę na PZW i na PZW, ale... No sami sobie odpowiedzcie, no nie? Masakra, druga ryba. Ten sam chyba. Druga ryba. Nie ten sam. Ja. Dawaj podbierak, nie ciągnij go tak. Puść go do wody, poczekaj. Ja ci kręcę, to jest jakaś masakra. Tak, czekaj. Widziałeś to, Mikołaj? No. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Masakra okoniowa. Ja też. I to ile? 15 minut, ale nie? Ale w tym samym drugi miejscu. No. Ale nie, on dopiero zaczął rzucać. No. To jest jego czwarty. Ja. Ale patrzcie, jak biorą. A nie było przymrozku w ogóle dzisiaj, wręcz odwilż jest. Pogoda, powiem wam, idealna. Jaki piękny. Kornel, ty pierwszy Kornel, twój? Miesz od mojego, no widzisz? Tak, gratki. Chodźcie, na matę robimy zdjęcie. Patrzcie, na tą samą przynętę wziął, co to Mikołajowi. To samo, co mi.
Pokaż właśnie. Na takiego... Stalka jest od Wąsowskiego. Zobaczcie sobie na szczupaka. Taka przynęta mała. Weźmy do nieładny, o patrz, trzeba mu tak puknąć i on wtedy garb postawi. O, to, żeby takie zdjęcie zrobić. Druga ryba w 10 minut. Patrzcie. Wypuszczamy? No a jak? A co, pa, buzi, jakąś rybę? On ma rybę w buzi. Pokaż, otwórz mu, Miko. Nie, buzi, on nie ma zębów. Nie widzę, kurczę, z tej perspektywy. Ja go trzymam. Nie, to jest taki jęz, ten jezor taki, język. No. Dobra, może był głodny. Tylko żeby Daisy za nim nie skoczyła. Dobra. Ale poleciał. No brawo, panowie, do dzień dobry, zaczynamy dzień. Gdzie jest druga wędka? Ej, poczekaj, załóż mu tą samą przynętę. Jest ta sama. Kornelek, weź sobie drugą wędkę i tą samą przynętę załóż, albo taką małą. Powiem wam, że młode pokolenie dzisiaj rozwala system. Masakra, nie? To co się dzieje, jaki oni zapał mają. To jest szok, normalnie. Jak to jest możliwe? Dwa rzuty, dwa piękne okonie i jeden przejął wędkę po drugim i siedzi. Szok. Szok, nie? Dozbrajam się w podobny kolor, bo widzę, że to jest łowne i działam. Ja ci kręcę, patrzcie, nawet Daisy nie wie, co się dzieje. Kulka, co jest? Co tu się dzieje? Co tu się stało się? Daisy się trzęsie, bo zawsze jest zimno. Specjalnie jej zostawiliśmy włosy na zimę. Bo Jorki, nie wiem czy wiecie, nie mają sierści, tylko włosy mają. My jej nie ścinamy na zimę, żeby było i ciepło, ale i tak jest i zimno. Jest nawet za to zimno. No. Jest taki pies. Brawo panowie, no mega kurczę. A mój pierwszy okoń. Kornelek, ale zmień sobie tą przynętę, bo to jest za duża. Jeżeli chcesz okonia, to nie, zmień sobie na mniejszą. Nie, co ja. Identyczna jak ta jest, tylko mniejsza. Idź mu, Miku, pokaż. Czekaj, tylko zwinę. A mój sam może wyjść. Pierwszy okoń w życiu. Tak? A no. Od razu na grubasie? Pierwszy, a ile on miał? Właśnie nie zmierzyliśmy go. Ale pewnie z 30. Ale złowisz jeszcze większego. Kornel, to przecież pierwszy rzut. Dopiero 15 minut. Wiesz, no. Dwie ryby. Widziałeś? Załóż mniejszą przynętę okoniową. Miki, pokaż mi. Miki, idź mu pomóc. Tak, już tylko zwinę. Ja tak zwijam i podbijam. Wtedy. Ale to było takie dziwne. Ja się patrzę, nic nie robię, no. Z wędką, nagle zaczep. Zacinam jakoś ryba. Kasia, dwie ryby. Oho, zaczyna się i kończy łowienie. Dobrze, chociaż jedną rybę złowił. No, wymknął się Kasi na chwilę chociaż. Kurde, powiem ci, że terror Kasia wprowadza, ale dobrze. Ale nie, no, wychowanie musi być. Przede wszystkim nauka, nie? Tylko, że miał farta, bo wyszedł zaraz, no. Kurde, pięknego konia strzelił. Kasia, pokażę ci zdjęcie, to padniesz, co Mikołaj złowił. Ja padam od poniedziałku do piątku, jak Mikołaj wraca ze szkoły i przynosi jedynki. Ja też padam. Dobra, trzy żółty dały, tak. Przyjechał jakiś klub seniora i ćwiczą. Nie wiem, czy to morsy, ale chyba generalnie morsować nie będą. Ale Kasia tak się spodobało, że Kasia nawet tam poszła i też ćwiczy. No, mamie się nawet spodobało ćwiczenie. No dobrze, ćwiczenia są dobre. Ty też, Kornelek? Nie. Chcesz? Kornel to się jeszcze młody jest, to się wybiega jeszcze na wszystkie strony. A my stare dziadki niestety musimy ćwiczyć. Nie, idziemy trochę dalej połowić, bo tu się chyba już za głośno zrobiło. Nasz mistrz stacjonarki, Jureczek, rozkłada swoje kije, miesza zanętę. No to jest gość, półtorej gościa nawet bym powiedział. Proszę, jaki profesjonal. Dzwoneczki, te sprawy. A my idziemy. Zobaczmy, co on robi. No, chodźcie. Teraz mieszam zanętę i ładuję do koszyczka. Jest rurka? Jest. Teraz będę rzucał. Rurka dodaje plus 10 do efektu, pamiętajcie. Ale zobacz, tak. Jurek może całą nockę spędzić za miejsce na ognisko. Aha. Rozpali sobie. Tu może wejść zaraz do domku. Zobacz, jaki tu wypas. No to naprawdę fajnie. Sam raz, nie? Podbierak przygotowany. Będzie z nóżką, czy nie? Nie. A tej czaki? Tu właśnie trzeba kunsztem się wykazać. Tak, tak. Patrzcie, zobaczcie, pełen pietyzmu rzut. Pięknie, Jurek. A tak na pałę rzucasz, czy tam wypatrzyłeś ryba, że chodzi, czy... Ja nigdy na pałę nie rzucam. On tam sobie najpierw zanęcił. Tak. To jest wszystko wystudiowane. Przodem do kamery, Jurek. Jurek, jeszcze raz przodem do kamery. Proszę mi tu nie reżyserować, człowieku. Bo ja te ustawię do pionu scenariusz i teraz poprzekręcę i będziesz miał, nie będziesz wiedział, jakie sceny kręcić. Mówię,
Jurek, przez do kamery jeszcze raz tam powiedz, co tam wydaje. Idź mnie w cholerę. Idź mnie stąd. No i teraz będę rzucał. O tutaj rzucam. Czekaj, bo, przepraszam, odwróciłem się. Tak mam robić? Albo naturalnie. Powinien wejść do wody, tak, żeby złapać dobry karna Jurka. Mission completed. Czyli? Co to jest? Masz? No. No to bierz. To tylko powolutku. Wiem, tylko jakieś babeczki są, co tam ćwiczyli, nie mam jak przejechać. To powolutku chodź. Albo przeproś, pójdę, panie. Pójdź z tobą? Nie. Powiedz, że chcesz wyjechać, przeproś ładnie. No chodź powolutku, pójdziemy. To chodź, no, pomożemy mu. Chodź. Nie przepraszaj. Chodź. Corner. Corner, tu. Tu będziemy. Tam. Jak panie by się chciały przejechać, to jest kierowca. Ja mam taki sam. Jurek, co jest? Co masz? Patrzcie, jak dawaj pobieram. Aż tak? Kurde, patrzcie, kolejna ryba. Nie jest aż tak, ale jest. Nie chcę, żeby uciekł. A co to masz? O! Ja cię kręcę. Na spinning? Fajny, na obrotówkę. Patrzcie, jest kolejny drapieżnik tego wyjazdu. Ja ci kręcę. No nie jest to gigant. Drapieżny, drapieżny. Ale jest. Ale ej, ale zdjęcie robimy, Marcin. Robimy. Nie, no ja muszę rzucić. Dawaj. I łowę. Romek, widzisz? Nie połowie, jak ja będę Romek tak chodził. Jak ja po teraz się tak. Chodź, patrz, Kasia, jaka ryba jest. Patrz. Kapnął cię? Nie, jak żeśmy mu paszczę otwierali. Dobra, jest. Patrzcie, taki szczupak. Jaka paszcza. Ło. No i do wody. Mamy? Mamy to. Nie, to on go przecież zabiłem. A kornę tam na kładzie. Szaleje. Do tego słuchać te wszystkie pomruki. No, panie kolego, podniosłeś stawkę. Były okonie. Jest teraz szczupły. Coś się musi dziać, nie? Tak jest. Brawo, Marcinek. Ale masz zimne łapy. Z wody. Woda teraz taka zimna? Woda, no. A żonkowi się wyłoszczył apetyt. Powiem wam, że nie złowiłem, ale już mnie dziabnął. Ale był takiego szczękościsku złapał, że mam szczypce, ale musieliśmy mu z Marcinem pysk roz tego rozdziawić i gdzieś jednak tymi małymi ząbkami ten. No ale się biorę za wędkowanie, bo wszyscy mają rybę, a ja się opierdzielam. A ja? A ty kamerujesz, no. Ja ciebie ostatnio nagrywałem na batorówce, łowiłeś. Teraz role się odwróciły. No, no ładny szczupak, ładny, ale to nie moja metoda. Nie czuję w ogóle tego. Ja czekam na białoryb. Mimo takiej pogody, mimo jesieni, mimo że prawie jest zimno, ja wierzę w białoryb. Karp to jest karp. To jest król wód, nie, a karpik. Nie, żaden karpik. Karp jest król wód, a nie szczupak czy sum. Kto ma? Romuś. Romek? Ja! Co ty gadasz? Wszyscy mają mambę, mam i ja. Ale no, co ty gadasz? To tak po prostu się robi? Tak, wypij. O, okoń jest, ładny. Patrzcie, jak może wyglądać woda. Okoń. Okoń? Ale piękny. Ło. Powiem wam szczerze, jak tu jechaliśmy, to nie pomyślałem nawet, że okonie będziemy łowić. A nie, widziałam, ładna ryba. Ale Romek, trochę to się zgadza, bo był pierwszy przymrozek, no nie? No. Popatrzcie, i okonie. I to jakie? Tydzień to nie temu są polczaki. Tydzień temu na batorówce było za słonecznie i za mroźno. Dzisiaj jest okolice 2 stopnie, jest pochmurno, jest dżysto i ryby są. Siedzi przy dnie, cały w pijawkach jest. Jest, mamy zdjęcie, dobra. Ma pijawy? No, zobacz, jedna nawet mi się do ręki przyczepiła. A no, jedna na drugą, patrzcie. Patrz. Ale te wszystkie okonie tak stoją przy dnie, no nie? No, ja teraz go wyczyszczę, wyhaczę. Jeszcze przynęta w ogóle. Zobacz, jak zażarł. Całą zjadł. Po same kule. Masakra. Pięknie zażarł. Ale zobaczcie, to jest prawidłowość. Jest pochmurno, bardzo agresywne kolory. Jakby było słońce, to takie naturalne kolory. A jak jest pochmurno, no to takie właśnie. Ale przyznaj się, że popatrzyłeś od Kornela i od Mikołaja. Bo tak, bo ja zacząłem takimi stonowanymi, nie? Mhm. Ale no widzę, że u nich żarło, no to kurczę. No piękna trzeba ryba. Mierzymy? Spraktykować. Tak, ja zaraz. Że chudy, ale jest długi. Zaraz go zmierzę. Nie się wpiął. Pyk. O, jest. Dobra. 34. 34.
A, to jednak Miko miał większego. Miko 36, a ten 34. Ale patrz, patrzcie, zwróćcie uwagę tutaj na ten odcinek. Taki chudy, no. A tu opa, jaki gruby. No. Nie no, piękna ryba, Romek. Gratulacje. W końcu się im mi trafiło. No czujesz to? No to czuję. Teraz Jurek, twoja kolej. No niestety Łukasz dzisiaj kręci, chociaż może coś później porzuca. Bez modlitwy. Ja już jestem usatysfakcjonowany, także może ja go ponakręcę później, jak on będzie rzucał. Bo powiem wam, dzisiaj jest idealna pogoda. Naprawdę ryby dzisiaj żrą. No mega, nie? Warto pomachać. Jestem w szoku. Bo tu rano chłopaki też wyszli obok z domku. Mieli szczupaczka, mieli okonia. Tupaka. Szczupaka. Tak, bo Jurek mnie poprawia. Nie ma takiej ryby jak szczupaczek. Jest szczupak. Pamiętajcie o tym. Nie zdrabniamy, nie bójmy się. Nie okonek, tylko okoń. Nie karpik, tylko karp. Wierzmy w siebie, wierzmy w naszą moc. Potem Kornel z Mikołajem, fajne okonie. Marcin szczupak, ja znowu teraz okoń. Także bo ryby biorą jak szalone. Ale że u mnie nic nie bierze? Dziwne. No powiem wam, ja byłem u siebie na warcie, Biskupice, chodziłem cały dzień. Jeden taki okonek, no taki i jedno wyjście takiego małego i to wszystko, cały dzień chodzenia. A przede mną było dwóch wędkarzy, jeden szczupaczek im uciął, malutki, zero okonia. No i jest ryba, kolejna. Prawie ma chyba szczupaka. To jest szczupak. Brawo! Szczupaczek! Czekaj, zaraz ci zaprezentuję. Ładny! Dobra, tu już przebłyszczone, idę dalej. A ja mam dla Romka prezent, bo ja dostałem prezent od sympatycznej pary. Gdzie jest Romek? Romuś! Wow, idę. Ula i Łukasz, pozdrawiam serdecznie ze Stalowej Woli. Dostałem prezent, ale że ja nie spinninguję, miałem go Jackowi przekazać. Ale że Jacka długo nie widzę, a Romek widzę, tej spinninguje. Takie rękodzieło. Łukasz sam to wykonuje, tak? I na to ostatnio złowił, no, przed 1 listopada szczupaka, prawie 90 cm. Także przekazuję twoje ręce. Dziękuję ślicznie. Serdecznie pozdrawiam. Dzięki. Łukasza, Julę, ja i im dziękuję. Pozdrawiamy twórcę. A pokaż, jeżeli można zobaczyć. No to jest, powiem ci, taki fajny kogucik na czebureczce. Mam takie rzeczy, tylko mam dużo mniejsze, nie? Takie streamerki. Uta a la streamerek, coś takiego. No piękna robota, naprawdę szacun. Dzięki wielkie. Powiem wam, że jako prezent nie wiem, czy będzie mi to dane wrzucić do wody, bo mi szkoda będzie tego urwać. ale naprawdę piękna sprawa. Co daj, Zula? Co jest? Kolejny. Wyskoczył jeszcze tak, szkoda, że się tu nie było. Mamy rybkę dzisiejszego wypadu. No to jest na razie miniatura chyba. No. A wiesz, jak on wyskoczył? Tak? No. Ty złowiłeś? No ja. Nauczyłeś się? Tak. Wszystko? No widzisz, Mikołaj? Czwarty rzut i od razu. Mikołaja nie ma czasem na filmach, bo jak mu się nie chce uczyć, to nie może jeździć na ryby, no nie? Czekaj, ja ci wypnę. Ale ładny. Tu sobie go bierzesz. Na tą samą przynętę. No, tak. Ale zobacz, jak delikatnie wpięty był. No. A wyskoczył jak... I on trącił, bo zobacz, tak, nie jest pysku, tylko trącił go, ale chciał. Ale pięknie. Ja go nie biorę. Słuchajcie, taka ryba. Chyba zmierzymy, no nie? No zmierzymy. Czekaj. Masz mereczkę? Ale ślubu. No trochę mamy, zobaczcie. O, jedna tu jest. No, ale patrz, jaka ładna. Co to jest? Szczupak. Król wód.
Ile? Ramusia, pokaż, zrobimy mu na miarce, pokaż. Tylko, że pies nie jest. Ile ma? 73. To jest twój rekord? 73. Ramuś, weź ręce. Już biorę. Super, piękne. I co, do wody? Oczywiście, do wody. Tak. Bo my wypuszczamy wszystkie rybki. Tu się nie bierze. Ty, żeby Daisy nie hapnął. No właśnie. Daisy! Bo nie wiem, kto tu kogo zje. Wypuść go do podbieraka. Dawaj, podbierak. Widzisz, Kornelku, bardziej się opłaca łowić, a nie jak ty. Zrezygnował, pojeździł na kładzie i sobie poszedł grać na kompie. Puszczaj. No. Czekaj, bo złamie podbierak. Brawo, Miku. Żywotny. Miko dzisiaj znowu do skoku, ale najlepsze ryby łowi. No kurde, no widzisz? Jeszcze się uczył. I to z doskoku było się nauczyć. Nauczył się, przyszedł łowić, my takie kurde szczeniaki, a on 370 z plusem wywalił. Masakra, nie? Zadowolony, no ale dobrze, niech się młodzież uczy, niech łapie pasję. Jak są ryby, to się chce łowić, kurde. Jaki z tego morał? Że się opłaca łowić, a nie grać w gry. I uczyć. I uczyć. No i co ty myślisz o tym szczupaku? Bardzo przyzwoity szczupak. Mało powiedziane. Młodych siła, nie? My tu już, o, na ławeczce. Nie my. Ty też jeszcze nie? Nie, ja jeszcze nie. Mam wigor. A ty nie? Ja już na ławeczce, o, wyciszyć się, pokompletować naturę, popatrzeć na szczypóweczkę, czy nie, czy nie. No tak o posiedzieć sobie w spokoju, w ciszy. Czas na kiełbaskę robimy. Wreszcie. Dochodzi. Proszę, Pusiu, weź sobie serek. A, serek jeszcze luz. Moja, wiesz. Jak, Kornelek? Dobra. Będzie? Chcę mi palić chwilę, nie? Miko? Dobra. Daisy? Połapaliśmy, teraz trzeba grillka, ale no przepyszna kiełbaska. Skąd wziąłeś, Łukasz, tą kiełbaskę? Nie, to Śląska po prostu, nazywa się Śląska. Ale normalnie Śląska. Petarda. Ale pierwszy raz taką, bo zawsze brałem jakąś taką... Ten grill, bo to jest taki też specyficzny, naprawdę super to wyszło. No, myśmy obeszli cały zbiornik z Mikołajem, z Marcinem, no a teraz wchodzi taka kiełbaska jak złoto. A tu jeszcze jedna siatka cała, proszę. Jedziemy na grilla. Seks! Ania, zapasz do nas! Seks! Najlepiej wychodzi na zdjęciach, jak się mówi seks. Nie ser, tylko seks. Seks! Może być seks! Nie, nie, tylko seks! Nawet ser tak nie wyjdzie. Mnie osobiście piłka nie interesuje, ale zobaczcie, jest teraz mecz Polska. Z kim gra w ogóle? Arabią Saudyjską oglądają tutaj chłopaki. Emocje wrzą. Jeżeli wygramy, to Jurek w kąpielówki się wbije i idzie morsować, tak? To ty nawet nie wiesz, z kim gramy? Nie. Mnie to w ogóle nie interesuje. Bez komentarzy. Po meczu ci powiem, co ja o tym myślę. Ozna, biało, czerwoni. Nie przegramy! Tak? A wyzwanie już za kilka dni... Mater Dei! Nasi popłakają! Pokaż! Naprawdę? No! Słowo się rzekło, jutro morsujemy. Powiedziałem, że i wygramy z Arabią. Wchodzę do wody jako mors. Oj, zostańcie do końca filmu. W listopadzie. Jajko ze sznitem tak zwane, słuchajcie. Jajko z pomastą, nie wiem jaka to jest, majonezowa, ze sznitem czerwonych pomidorów. Pyk! Co wam to przypomina? Nic. No nic. No nic. Zupełnie nic. A smakuje to wybornie. Chodząc szlakiem podkarpackich imprez, mówię wam, że takie jajko to jest skarb. No,
Najpierw rozcieram językiem, no pod nim ją. Pychotka. Polecam. O, a tam ktoś? Ktoś Marcin, tam? Marcin. Co tam? No. Dawaj, leć po Łukasza z kamerą. Mamy coś, no ja mam kamerę. A ty masz kamerkę. Co bierze, dawaj, bierze. No, dawaj. Mariusza albo Mariusza. Nie, tego, Jurka. Były no, szczupaczki, jestem... były okonie i jesteś białego. Jest karpiowata ryba. Jesteś białego w końcu. Nieduże, bo nieduże, ale coś jest. No dobrze. O, był! Oj, o. A, przespiał w ostatnim momencie. No, już go było widać na wodzie. No, no nic. Za mocno pociągnął. Ale było coś, w końcu coś na tyle było. Wędek. Aha, ale drugą wędkę. Wiem, Jurka ściągnąłem. Na tyle wędek udało się jakieś jedno branie wypracować chociaż. No. Dobrze. I czekamy na kolejne coś branie. Coś kurde było, no kurde szkoda, no. No szkoda, bo fajnie. Była jakaś odmiana. Tak. Mieliśmy tyle drapieżników. O to chodzi. A byłby jakiś karpik ewentualnie. Taki jesienny, fajny. No, powiem ci, że o tej porze to już... No. Fajna rybka. No ale jeszcze do jutra mamy kupę czasu, także rzucaj. Mamy, także będziemy... Jeszcze polujemy, nie mówimy nie. Dokładnie. Dopóki, kurczę, weekend trwa, to i my trwamy z weekendem. I łowimy ryby. Ryby, tak jest. Było branko fajne na karpia u Marcina. Także po tych dzisiejszych drapieżnikach jakaś w końcu odmiana. No jeszcze do rana, myślę, że tam posiedzimy do południa i może coś wpadnie. No jest jakaś nadzieja, że ten karpiowate jednak się tutaj skuszą na te nasze przynęty, nie? Dziękuję ci, Romuś, że chciłeś kamerę, kurde, jako jedyny no bo wszedł. Hałas ja był. Ja myślałem, że on jaja sobie robił jakieś. Hałas się zrobił, że no. Piszczy, nie? My siedzieliśmy w domku, że piszczy. Ja myślałem, że jakieś jaja, nie? No to ba, szybko kamera i lecę, także... Jeżeli coś się nagrało, to dziękujcie Romkowi, że wziął kamerę. No. No nie no, kto jest, to zawsze niech ten od też, nas kamerę bierze. Jak wam mało Romkę zawsze, to wpadajcie na grupę Woda i Las, łączy nas. Łączy nas, dokładnie. Na Facebooku. Golasy takie są tu na rybach, nie? No. My łapiemy na żywca, tak wskakujemy i w ręce. Tak się same łapie skakują, ryby. Takie. No dziewczyny, jak oglądacie ten kanał, no to wpiszcie, gdzie się do was zgłosić? Można, jak coś? Kurwa. Czy chłopaki, bo nie wiem, kogo, że tak powiem... Kanał na YouTubie Guzie 1001. No, no to Guźca, do Guźca wbijajcie. Tak jest, siema. I do drugiego Guźca. No, ja on nie Guziec, nie, ale do mnie się zgłaszajcie, ja prześlę. Lux Malina. Tak jest. To co, mogę dać do relacji? A, dawaj, no, dawaj no. Śmiało. I pokażcie jeszcze muły. O! Nie, dobre, ten żelazny jesteś taki. Rzeźbiony. Guziec, pokaż. Te są muły, kurde. Ale się nie ma. Coś, co nie coś potrafisz, nie? Coś nie coś. Dlaczego się taki kra? On jest głupi, jemu wybaczcie. Podejście numer 2. Przerwał mi kolacyjkę, ale coś siedzi. Ale powiem wam tak, jak Marcin wyrwał, to ja myślałem, że coś się stało. Że się oparzył albo co? Zaczęło pipczeć w kieszeni, trzeba biegnąć. Ja mówię, co się dzieje? Dobra, i mam światło. Siadło. Były szczupaczki, były te okonki. Ja światełko mogę zgasić, ja bo... Nie, świeć, bo ja mam... Nie będzie mi wygodnie. Popatrz, widzisz to? Popatrz. Czekaj. Widzisz takie... No szczytówki akurat ja nie widzę. Pierdziele. Ale kamera ale może widzieć. Nie, bata, nie. Kurde. O jest, troszkę, ale słabo. Ale słabo. A, no i znowu! Marcin! Nie! Rzucę tego kija do wody chyba za chwilę. 2-0 dla ryb. Ale kurde, fajnie. Ale był przy brzegu. Tyle. No tyle. Co, takie jest wędkarstwo. Nie łowię dzisiaj, tyle. Drapieżniki nam pozwoliły, niestety karpiowate nie pozwalają. No, niestety. Cieszycie. Dupne wędkarstwo. Dobra. Nie, no takie jest życie. Kurde, wypięła się u Marcina drugi karp. Drugi raz się wypięła. Ale panie, drugi raz wychodzę na szluga i drugi raz coś pan... One delikatnie biorą. Usłyszałem, wiesz, w teraz. To jeszcze raz wyjdę na szluga, to ja będzie trzecie teraz. One delikatnie już chyba nie biorą, wiesz? Nie, rano najwyżej. Tyle. To z rana dobra. Jeszcze zarzucimy i tyle. Eja. Kurde to. No nie, no drugi. Thank you.
I jak tu zasnąć? Jak tu zasnąć przy takich niedźwiedziach? Zobaczymy, co z tego będzie. Piękna aura, taka typowa na drapieżnika. Co tam się dzieje? Może z niego jakiś drapieżnik będzie. Ale niedźwiedź mocno śpi. Nasi wygrali, o! Jest do góry nogami. No właśnie. Siema, witajcie w nowym dniu. Kamera mi się zepsuła. Niestety nie widzę. Widzę tak jakby wszystko do góry nogami. Muszę sobie wyobrażać, jak kadr łapać. Wstaliśmy z Jureczkiem. Ogarnęliśmy już wersaleczki. Maciuś jeszcze kończy spanie. No i co, powoli będziemy ogarniać domki i na rybki. Kto pierwszy nad wodą? Mikołaj był pierwszy i złowił okania. No, w sumie tak. Kurde, tą śrubkę weź koniecznie do buta wsadź, bo się poślizgniesz, tu strasznie ślisko ten podest. Tu chłopaki już też zawijają, widzę. A my jeszcze porzucamy. No jeszcze minimum jeden okoń się zamelduje. Niektórzy jeszcze śpią. Budzimy się do życia. Chłopaki łowią. O, o, było albo zaczep, coś. Albo coś mi podsuwało. Powiem ci, bo ja dzisiaj trochę oblazłem zbiornik, że bardzo delikatnie już dzisiaj biorą. Ciśnienie dzisiaj spadło, było zarąbiście, bo ciśnienie szło do góry, a dzisiaj już spada, nie? I one już są bardzo chimeryczne. Tutaj Kornel też próbuje, złowił jakiegoś okonia. Mikołaj. Mikołaj tam. Za każdym razem to wiesz, mówię, że my przecież łowimy tak samo tymi samymi przynętami no. Na wszystkich wodach, nie? Więc jakim cudem tutaj łowimy, a idziemy na jakiś Wisłok czy coś i cały dzień człowiek jak głupi ciul się po prostu opływa nawet tym pontonem i gówno możemy złowić, nie? No dokładnie, okonia. Dokładnie. Ja wiem, że to jest też wina wędkarzy, że zabierają, bo, no bo umówmy się, wędkarze wypuszczają ryby tylko w internecie, nie? No. Ale jeżeli jest związek świadom tego, że są tacy ludzie, że tak robią, że zabierają tą rybę, no to powinien umiejętnie po prostu robić cykliczne te zarybienia, może mniejszą ilością, może mniejszymi innymi gatunkami, jakimiś idiotoodpornymi typu bolej na przykład. No i tyle, no a tak to są wody, w których nie ma ryb, które są, przepraszam, przerybione i przebłyszczone. No, gdzie nie pojedziemy na prywatne łowisko, to jakimś dziwnym trafem zawsze te ryby są, nie? I tak jest w całej Polsce, nie tylko u nas w Rzeszowie. Dobra, o. Szkoda psuć. A to jest mój okoń właśnie z rana dzisiaj. Udało się coś takiego wyjąć, ale to na pomoście. A Romek, nagrywasz? No. Odnośnie honoru i tak dalej, że morsuje. Chyba jak się tłumaczysz. Zaliczone? Długo na tym myślałeś, długo? Zaliczone? Zaliczone. Ale chyba długo musiał nad tym myśleć. Jurek, zróbmy tak, że resztę ciała odkupisz latem. Tak. Znaczy morsowanie, latem. Tak, jak będzie ciepło. Jurek będzie prekursorem letniego morsowania. O, dokładnie. I tak się tworzy nowe trendy. Tak się buduje legendę. Tak się buduje legendę, dokładnie. Takie trzy typy mam przynęt, które używam. Ta jest taka, że ogonek bardzo szybko pracuje, nawet przy powolnym poprowadzeniu. I z opadu można fajnie nią łowić. No, chyba tak, o. To niektóre mam takie, że one chodzą po prostu całe, tak na boki, jakby wahadłowo, jak wahadłówka. Mhm. A niektóre mam takie, to chyba są nieudane, albo celowo zrobione tak, że strasznie trzeba się opracować, żeby machnął trochę tym ogonkiem, bo tak to guma słabo pracuje, nie? One może wtedy bardziej chodzą tak kolebiąco, wiesz? No ledwo widać tą pracę, ja takich nie lubię. Zdecydowanie największość brań miałem właśnie przy takiej szybkiej akcji, no nie? Mhm. Jak tutaj, nie wiem, jak ty, Romek. No i wczoraj w ogóle ten kolor to killer był, no tak, nie? No właśnie, no. To Mikołaj najwięcej okoni na to. Ja miałem podobną, też w tym kolorze, no to jest, wszystkie ryby wyjechały generalnie. Taki standard. No i obrotówki, nie? Bo tam Marcin tak. Na obrotówkę łowił. Marcin i Mikołaj też rano na obrotówkę okonia. Mikołaj też od czasu do czasu, tak, obrotówkę. No. Przyjechać na krócej rybą, to jest normalnie
takie, chłopie właśnie woda gotuje. U siebie? Na tym stawie, no. Super. Proszę. Tak będzie. Karmimy łabędzie, których tu nie ma. No, także piękne otoczenie przyrody. Tam byśmy się wybrali, to byśmy tu gdzieś byli na lecie. W pobliżu to podjedziemy. Naprawdę urokliwe tu jest miejsce. W przyszłym roku pod osą trochę. W przyszłym roku trzeba tu ze dwie zasiadki zrobić. Właśnie w lecie i jesienią na drapieżnika. Drapieżnik pracuje, widać. No, Kornel, machaj będą, ryby będą. Nie, no, raczej nie. A, wczoraj dałeś popis, to fajnie. Mikołaj, kurde, system rozwalił, bo dwie największe ryby. Okonia i szczupaka. Została kaszanka? A to już chyba do wyrzucenia będzie. A, myśl pójdź wody. Ło. Myszy dużo jest, bo nawet nam mysz wczoraj do domku weszła jedna. Co ty mówisz? No. U nas pod łóżkiem siedziała. O tej porze jeszcze myszy? Tak, tak, taka szara polna myszka. Czarna z paskiem, brązowa z czarnym paskiem. Tak, tak, no to jest polna, nie? Najpierw wlazła dosłownie moment, gdy drzwi tylko były uchylone i pyk, wlazła i biegała po całym domku. Niesamowite. A u nas pod łóżkiem biegała. O, przynęciki. To są takie te mniejsze bardziej. Zresztą dzieci bałagan już widzę. Ale jedne z lepszych, też je mam, też je używam. Naprawdę spoko. O, ta jest ciekawa. O, to jest najlepsza przynęta. No. No dobra, pomału będziemy kończyć. Niestety, co miłe szybko się kończy. Ale już tak zawsze jest normalnie. Tak, mi się wydaje, tak jakbyśmy dopiero przed chwilą przyjechali. No kurde, te weekendy są za krótkie, zdecydowanie. Teraz grudzień to chyba ostatnia na razie w tym roku z takich większych wypraw. Nie wiem, czy uda się nockę jeszcze zrobić. No zobaczymy, jak będzie ocieplenie, bo Jurka to pewnie nie wydrę. A może Gabryś się skusi jeszcze na Suma, żeby pojechać. A jak nie, no to spinning będziemy uskuteczniać i czekamy na podlodóweczkę, nie? Na pewno co tydzień będziemy na rybach, to jest kwestia tylko jak pogoda nam pozwoli łowić, nie? No powiem wam, że tutaj jak zamarzłoby, tutaj by naprawdę sztos podlodówka wyszła. Jakie okonie są konkretne? Przede wszystkim garbusy piękne. W końcu bym sobie mógł połowić, bo ja zawsze, wiesz, murmyszka i ochotka, nie? A przy takich rybach to tutaj można spokojnie blaszkami blaszki, podlodowymi no, połowić. Żuczki, nie żuczki, poziomki i można łowić. Takiego żurku to nie widział nigdy, zrobię jeszcze lepszy. Dokładnie, zwarnięci wędkarze posilają się gorącym żurkiem. No pycha, pycha. Na fajnej kiełbasce. Prawda? Super, udało ci się. No, Marcin. Zarąbisty. Nie, to zasługa Agnieszki i Mariusza. Albo odwrotnie. No. Nieważne. Nieważne. Brunże smakuje. Brunże smakuje. Wszystko co fajne szybko się kończy, także dobrnęliśmy, można powiedzieć, do końca tej wyprawy. Pakujemy się, już sprzątamy, nic ciekawego tu się raczej nie wydarzy. Także no dziękuję wam, że dotrwaliście do końca. Jak wam się spodobało, pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. A nowy film jak zwykle piątek 19, będzie zaczynać w piątkę 19 na kanale Łowca. Ostatni raz ze Smolenia. Ryby, cześć! Kto dotrwał do końca, niech napisze gruby okoń. I jednym słowem, koniec. Dołącz do obozu łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd. Połowione, drapieżniki. No, dobre.